Z Przemysławem. Plany na ten rok będziemy ustalać. Jeszcze dostałem taki, patrzcie jaki prezent zajebisty. Łuski, prawdziwe. A tu wstawione są słuchawki, kewlarowy kabel. Plus jack do tego. I oczywiście gumki. No powiem szczerze, że robota... ładna. Jako miłośnik. Jako miłośnik strzelectwa i dobrej muzyki to właśnie ten. No i chlebny dar będziemy dzisiaj rozpoczynać, żeby tak ukraińskie klimaty. McFit, patrzcie co on robi. Kolacja 1500... Kolacja 1500 kalorii? To nie, na jakieś? Cały dzień 1500. Ty jesteś dla tych, dla sumoków na tym, na diecie, jak na kolację? Cały dzień 1500 kalorii. I co, i na tej diecie ci ten placek dali? A ja. Zobacz, czekoladą albo z rodzynka. Weź, że sobie śledzia zje człowieku do tego alkoholu, niż placki jadł za 1500 kalorii. Oliwkę, dobrą papryczkę, ogórka, tutaj kabanosik klasyczny. No nie, placek. To szkoda nawet miejsca w żołądku. Kto tam tę dietę żeby na kolację 1500 kalorii? Na śniadanie 1500, na obiad 1500 i na kolację 1500, czyli 5000 kalorii? Nie schudniesz, nie schudniesz. Rozmawiasz z ekspertem. Wchodzę, żeby nie było... Tatra T, kto to produkuje? 50... Nie, to jest zło. To jest samego piekła. Lucyfer to pija. Łażesz, no, kurwa. Mówiłem. A co, ty z opóźnieniem? Wow. Jest, wiesz... Przedciągnęło nam się do samego rana, ale teraz właśnie planujemy wycieczkę do Brazylii, także owocne obrady. Tutaj jest fajne miejsce, bo jest taka trójgranica, czyli wiesz, widać kurwa, gdzie jest... Wiesz, że masz Paragwaj. Tu mam takie zdjęcie, to jest taki pomnik chyba coś. Chyba tu? Tak, o to, tu mam zdjęcie, widzisz? O. Paragwaj, Argentyna, Brazylia, nie? Z tego miejsca, nie? Tutaj, nie? Ile na to czasu potrzeba? Są tak realnie, kurde, to 2 tygodnie minimum, bo tu ma, zobacz, możemy jeździć samochodem po nocy, nie? Wiesz co, możemy, kurde, wziąć samochód i... Ale po nocy podobno porywają te samochody. Nie, na autostradzie to będziemy lecieć normalnie, nie? I tak, ja to widzę tak, tu lądujemy, no. 3-4 dni, nie? No. São Paulo, nie wiem czy chcemy, to jest wiesz, no chcemy. No chcę, no coś tam zobaczyć, możemy sobie dzień zaplanować i coś tam, wiesz, no taki kurwa coś tam, coś nie? Tam miłości ma, no. Później Kazik. No. Z Kazikiem, wiesz, Łuka... Coś tam, coś w tym, tam. W Curitibie tak naprawdę, to jest tam stare miasto takie, wiesz. Czyli 2 tygodnie minimum. No 2 tygodnie. No. Później wyskoczymy sobie tutaj. Parana. Potem kurde, tu jest fajna wycieczka, tu byłem, wiesz, zarobicie, to jest takie... Tu są takie, tu jest latarnia morska, tu są takie, wiesz co, groty, kurde, nie? O, groty to właśnie, jak groty są, to jedziemy. Dobra, to ja kupuję bilety. Temat tego pogryzionego samochodu, wszyscy podpowiadają kostki do kibla, żeby tam wieszać pod maską. No i tą drogą chyba pójdziemy, z tymi kostkami do kibla. Dzisiaj przyszła mi nawet osłona pod ten silnik, ale podobno kostki są skuteczniejsze, bo osłona nie jest taka skuteczna, bo nie jest szczelna, tak więc głównie kostki, a tak czy siak już ta osłona jest, to się i tę osłonę założy, żeby to zadziałało. Pobadaliśmy trochę Brazylię i się okazuje, że teraz większość linii lotniczych w tych wycenach, jak się tam bilety oblokuje, to już nie umieszczają ceny bagażu, po prostu niebywałe. Ja rozumiem, że bagaż na trasie, nie wiem, Warszawa-Gdańsk, czy Warszawa, nie wiem, Budapeszt, no to można jechać z podręcznym, no ale na międzykontynentalny nie wliczać bagażu podręcznego, to słaba sprawa jest, no i to komplikuje te wszystkie wyceny i tak dalej. Palec sobie ukroiłem strasznie, bo dotkliwie i mocno. Najlepsza na kaca jest z makataca. Ale że mi się nie chce wchodzić do środka, to sobie wezmę na wynos. Dzień dobry, panie Bartku, ja bym poprosił zestaw z McWrapem. Klasycznym? Klasycznym, z dużymi frytkami, żeby był i z wodą gazowaną. Zimną, jak jest. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Super, dzięki za zakup. Przyszła do mnie przesyłka. Proste poradniki.pl. Słuchaj. Taka sytuacja. Książeczka. Tak naprawdę kupiłem ją tylko i wyłącznie dlatego, że no, Przemka, kojarzycie gościa, który organizuje z Apple Kielce spotkania i wydali sobie taki poradnik dla makowców. Na pewno coś nowego się dowiem z tego poradnika, ale tak naprawdę chciałbym no, wskazać, jak ktoś potrzebuje takiej książeczki. To chłopaki sobie self-publishing zrobili, czyli tak naprawdę sami wydali tą książkę własnym sumptem. A wydaje mi się, że takie akcje trzeba wspomagać, bo człowieka lubię bardzo, jest strasznie sympatyczny i dlatego prosteporadniki.pl, jakby ktoś potrzebował książkę do jabłkowych urządzeń.
A ja wam powiem, jak ją przeczytam, co o niej sądzę. No wiesz, że tak nawet dużo tu treści jest. Ktoś jak startuje z Maciem, to myślę, że dla niego dobra sprawa jest, bo no to jednak nie jest Windows, trochę jest tu wszystko inaczej. A mając taką książeczkę pod ręką, to myślę, że będzie łatwiej coś takiego wystartować. Taki dzisiaj eksperyment. Filet mignon, czyli stek z polędwicy, tylko w trochę inny sposób będę go chciał przygotować. Eksperymentuję sobie drobnie z takimi rzeczami. Na razie na 2 godzinki go wyjmuję z lodóweczki, żeby sobie odpoczął, żeby doszedł do temperatury pokojowej, a potem eksperymentujemy. Taka sytuacja, 2 godziny minęły i teraz chcę zrobić eksperyment, mianowicie taki, że po zgrillowaniu będę chciał jeszcze na 6 minut na temperaturę 200 stopni, tak? 200 stopni ustawiłem. Na 6 minut po zgrillowaniu, no też na grillu elektrycznym, wrzucić to właśnie do piekarnika, bo podobno wtedy jest idealnie, tak więc to już nam doszło, 2 godzinki rozmrożone ładnie. Nastawiam piekarnik i nastawiam grilla, zobaczymy, będę próbował to zrobić jako medium, zobaczymy czy mi się uda. Dobra, co będziemy robić? Co będziemy robić? Steki. Ok, potwierdzam. Podgrzewa się to, bo trzeba to wrzucić od razu, tak jak na patelni robicie to na rozgrzaną patelnię, jak robicie sobie na elektrycznym, no to on się musi najpierw nagrzać. Dobra, ususzymy sobie kawałeczek mięska, już mi właśnie zapikał ten, wiecie co, już mi zapikał piekarnik, że jest gotowy. Mięsko jest. Tradycyjnie solić czy nie solić, ja na Gordonem Ramsay'e solę przed i pieprzę mocno, panierka taka po prostu się robi, i z soli i z pieprzu, proszę bardzo, i od razu po takim zabiegu wrzucamy to na grilla. Teoria mówi, że powinno się go też zamykać. Niektórzy piszą, że z góry i z dołu, tak jak ja to będę robił, a niektórzy jeszcze, że dookoła powinien być opieczony. Ja zamykam go z góry i z dołu i będę go ładował do, wiecie do czego, do piekarnika. Teraz sobie czekam, bo to się nawet w miarę to fajnie działa tym kolorem. On sobie sam bada grubość tego steka i kolorem odpowiednim będzie nam pikał, że będzie albo krwisty, albo będzie średni, albo będzie dobrze wysmażony. Na razie musimy zaczekać, aż on się tu usmaży. Na patelni, tak jak wyczytałem, to po 3 minuty na stronę. No tutaj myślę, że ze 4-5 minut będzie się on smażył. Zobaczymy, czy coś z niego... Ładnie to wygląda, muszę przyznać. Ciekaw jestem. Tak to wychodzi mniej więcej. Biorę teraz tego steaka. Idę z nim do piekarnika. I rzucam go jeszcze w piekarniku, tak jak mi powiedziano, na 6 minut. Została jeszcze minuta 38. No tam jakieś procesy zachodzą. Nie wiem, czy tu jesteśmy w stanie złapać ostrością, bo tu jest ta siatka kurnia i może trochę przeszkadzać, ale cały czas coś tutaj bąbelkuje z tego steka. No wygląda, na razie wygląda bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Do tego idzie masło. I jeszcze zgodnie z tym, co tam się zazwyczaj mówi, bierzemy, przykrywamy go folią. No i tak jeszcze 5 minut ma sobie posiedzieć. Mam nadzieję, że to masełko sobie tam dojdzie i się dobrze rozpłynie. Masełko pięknie się zachowało. Zresztą co prawda tutaj jeszcze mamy na folii. O. Niech popracuje jeszcze, bo bez masła nie ma zabawy. Można sobie urozmaicić ten temat, słuchajcie, jakimś sosikiem. Ja lubię jeden, to od was dostałem. I Guinnessa dostałem od was, i od was dostałem Jacka Danielsa. Obydwa z delikatnym alkoholowym zabarwieniem, ale trudno mi się zdecydować, który lubię bardziej. Obydwa są fajne. No i pierwsze podstawowe pytanie. Czy wyszedł na średnio? Już widzę, że jest niestety
Well done. Trzeba będzie to robić krócej. Mięso zabite. Słabo trochę. No ale dobra, próbujemy. Ja lubię jeszcze dorzucić trochę soli. Mięso soczyste, miękkie, ale, no ale przeciągnięte, no ewidentnie przeciągnięte. Widać co prawda tutaj, nie wiem czy co będzie na aparacie widać, że jeszcze jest trochę różowe, ale no taki stek ja nie byłem do końca zadowolony, czyli będę go musiał robić na krwisty na maszynie. Typowy stek taki jakby Cassandra lubiła. Teraz jak byłem w Las Vegas, mieliśmy tam okazję na różne poza takie oficjalne spotkania i w pewnej restauracji żeśmy byli, jakie tam dawali te filet mignon, czyli polędwica. Masakra, no nie wyszło mi tak jak tam w Las Vegas. Będę dążył do ideału. Nakupuję tych steków całą lodówkę i będę robił codziennie. Jestem już na samym końcu, także mogę podsumować. Nie wyszło źle, bo jest, nie jest zgumowany, nie jest podeszwą. Jest miłe, rozpadające się, miękkie mięso. U nas też niestety, no nie będzie to tak jak w amerykańskim stanie, ze względu na to, że u nas no są inne krowy. No i nie wiem, czy ja gdzieś w Kielcach dostanę taką wołowinę amerykańską, czy jakąś inną. No bo przypuszczam, że u nas to normalnie z tych krów mlecznych to wycinają i no to nigdy nie będzie takie, jak być powinno. Ale chciałbym popracować jeszcze nad tym, żeby był bardziej na średnio, no bo ten jest well done. Taki Cassandra by lubiła bardzo, bo on jest właśnie wysmażony i ona taki temat lubi. No będę próbował. Trening czyni mistrza, jak się to mówi. Tak czy siak jestem z tej pozycji zadowolony, smakuje mi, jest ok, ale jest jeszcze trochę do poprawy. No może nie trochę, jeszcze jest dużo do poprawy. Cytryna też spróbowała steka, jak było, dobre? Dobry stek był, kto się oblizuje? Oblizuje się piesek. Słuchajcie, no był na tyle dobry, że go nie przyprawiałem sosami, okazało się, bo jakby było gorzej, to trzeba by było to jednak doprawić. Jest margines, czekam na uwagi, czekam na wskazówki, bo często dajecie mi jakieś dobre porady, które, no myślę, że skrócenie do krwistego i nie wiem, może na 3 minuty do piekarnika da lepszy efekt.